Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym moim takim fit haulem z Biedronki. Ja oczywiście żywię się sama jako studentka, więc tutaj są rzeczy tylko dla mnie, więc czasami wiecie, jak są owocki, warzywa, to nie ma jakoś szczególnie dużo, bo no jestem sama i też nie chcę wyrzucać jedzenia, nie chcę, żeby ono się psuło, więc tak w miarę planuję sobie posiłki i kupuję to, co jest mi potrzebne. Generalnie są tu rzeczy z Biedronki, ale właśnie mamy jeszcze trzy produkty z innych sklepów, więc może je najpierw pokażę, żeby było wiadomo, co jest spoza Biedronki. Więc tak, szpinak tutaj akurat mrożony jest z Netto. Tak, w Netto kupiłam, akurat byłam, szukałam pieczywa, a tego ten sklep wtedy był otwarty, jakoś nie wiem, tak się złożyło, że gdzieś tam byłam w drodze i akurat było Netto, więc kupiłam sobie już szpinak. Będę chciała próbować robić zupę krem, więc może mi się uda właśnie. O, jeszcze kupiłam groszek, tak, tutaj nie wystawiłam puszek, które kupiłam, więc zaraz zostawię, ale właśnie kupiłam szpinak, groszek, właśnie brokuły i tak będę chciała zrobić taką zupę krem, wiecie, zieloną, więc mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Po prostu tutaj rozpuszczę w wodzie i potem wszystko razem zblenduję, mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. I też z Netto taki makaron premium spaghetti ze szpinakiem, więc myślę, że będzie ok. Już taki makaron próbowałam w Biedronce, jak był, a teraz właśnie z Netto, czemu nie, była jakaś promocja, więc chyba za 3,50 taki makaron można było dostać. Jestem bardzo ciekawa smaku, czy faktycznie będzie czuć ten szpinak. No, ja szpinak lubię, więc jak najbardziej bym tego chciała. No i jeszcze byłam w domu. Jak z niego wracałam, to weszłam do sklepu, bo wiedziałam, że potrzebuję płatków owsianych, więc tutaj akurat w Polo Markecie takie płatki owsiane górskie Marysia, ale ja generalnie zawsze kupuję te płatki w Biedronce, bo są ok. Oczywiście górskie, nie błyskawiczne, więc takie trzy zakupy z innych sklepów. A jeżeli chodzi już o Biedronkę, to tutaj może nabiał. Ja mam mój typowy jogurt Tolonis, jogurt typu greckiego, jogurt naturalny. Biorę go i do owoców, i do zupy, i jako baza na sos. Nie żadna śmietana, tylko zawsze jogurt naturalny właśnie tego typu greckiego. Świetnie mi się sprawdza. I naprawdę nie używam już śmietany całkowicie w swojej kuchni. Tutaj dwa serki wiejskie, lekkie, na kolację jak najbardziej się nadają. I tutaj właśnie no feta. Oczywiście wiemy, feta nie jest najlepszym produktem, natomiast uwielbiam i tak planuję właśnie trochę tego brokuła zużyć do tej zupy krem, a trochę też do sałatki właśnie z fetą. I tutaj Wam pokażę, później mam takie migdały blanszowane w płatkach, więc myślę, że to będzie grało ze sobą super. Do tego jakiś sos czosnkowy, właśnie z jogurtu naturalnego, czosnek, zioła prowansalskie i myślę, że będzie super sałatka. No to tutaj ruszamy się dalej do warzyw, więc tutaj mam też szpinak świeży z Biedronki, baby szpinak, który wykorzystam do koktajlów. Tak, mam banany jeszcze jakieś tam stare, znaczy no stare, nadają się, ale wiecie, nie są już aż tak ładne, dlatego do koktajlu jak najbardziej się nadają, do tego szpinak i właśnie dwie pomarańczki i to jest mój ulubiony koktajl, więc po to go kupiłam. Cukinia i papryka. Chcę sobie zrobić risotto albo trochę takie danie a la chińskie albo indyjskie. Jeszcze pomyślę, wiecie, co mnie natchnie, ale myślę, że do ryżu albo kaszy gryczanej taką właśnie mieszankę sobie zrobię, jedną garnkową, więc tak to będzie wyglądało. Tutaj trochę węglowodanów, czyli ryż brązowy długoziarnisty. Oczywiście właśnie będzie podstawą chyba dania tutaj z warzywkami, coś będę kombinować. Następnie też ryż parboilé długoziarnisty, już biały, ale też fajne węglowodany, jeżeli chodzi o posiłek po ćwiczeniach, więc teraz trochę wróciłam do treningów, więc właśnie taki ryż w daniach będę sobie jadła po treningu. Tutaj kakao, które mi się skończyło, więc musiałam kupić nowe. Magnetic kakao ekstra ciemne za chyba 5 zł, 200 gram. Sprawdzałam wszystkie możliwości w Biedronce i to jest wersja, która najbardziej się
opłaca, jeżeli chodzi o to, jak duże jest opakowanie i ile kosztuje, to wychodzi najbardziej korzystnie, a wszystkie mają taką samą zawartość tłuszczu. Wszystkie Biedronce są te ciemne, o obniżonej zawartości tłuszczu, czyli mają około 10-12% tego tłuszczu kakaowego. Więc takie kakao do mnie trafiło. Ja kakao nie lubię, bo nie lubię po prostu wody. Ale dodaję sobie właśnie taką łyżeczkę, wiecie, do tego mojego omleta, który jest też na kanale, więc do śniadanka często dodaję, czy też czasami do owsianki, jak chcę trochę innego smaku nadać. I tutaj mamy cukier trzcinowy, nierafinowany z Biedronki, bardzo fajny. Ja już żadnego białego cukru nie używam w kuchni, tylko ten trzcinowy, więc tutaj ten jak najbardziej się sprawdza i jest bardzo, bardzo fajny. Dalej właśnie tutaj owocki i warzywa, no tam mamy pomidorek, typowo na kanapeczki. Tam jeszcze mam wędlinę, twarożek, więc tutaj nie widzicie nic na kanapki, ale mam, więc nie musiałam nic kupować. Awokado właśnie też na kanapki, do tego pomidorek, lubię to połączenie. Cytrynka standardowo, musi być, do herbatki, często sobie dodaję. Jabłuszko. Przepyszne, to jest chyba jedyny rodzaj jabłek, które lubię w Biedronce. Innych nie kupuję, bo nie lubię. Więc tak, jedno jabłuszko i dwie pomarańczki, które zużyję do koktajlu właśnie ze szpinakiem i bananami, które już mam. I zaraz Wam pokażę jeszcze puszki, które kupiłam. Więc jeszcze doszły trzy puszki. Tutaj z Biedronki, pomidory krojone, które też często dodaję do różnych dań, typu alla spaghetti, albo dania jakimiś pomidorami, pieczarkami, więc to zawsze się przydają te pomidory, więc muszę je mieć. Tutaj groszek, który mówiłam, że właśnie chcę użyć do tej zupy krem. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Trzymajcie kciuki. I tutaj już z Netto właśnie. Mamy fasolkę czerwoną, także też sobie wykorzystam, może zrobię jakąś sałatkę. Bardzo lubię właśnie wykorzystanie tej czerwonej fasoli. Fajne źródło białka, więc takie trzy puszki jeszcze do mnie trafiły. Więc no, tak wyglądał cały mój haul. No i tak trochę Wam... O, nie, jeszcze tak, tutaj trochę. Więc te migdały, o których Wam mówiłam, chyba są za 7 zł teraz w Biedronce. Ale jest ich naprawdę bardzo dużo, fajne źródło zdrowych tłuszczy, więc do sałatki, do jakiejś owsianeczki będzie fajny dodatek. Dalej moje ukochane nerkowce, to już myślę, że wiecie. Zawsze mi się wydaje, że mam mało rzeczy w posiłku, to dodaję sobie kilka sztuk tych orzechów, żeby tak, wiecie, uzupełnić ten posiłek. Też o zdrowe tłuszcze i zazwyczaj jem je z jogurtem, z jakimiś owocami. Tak wiecie, oddzielnie nie dorzucam do miseczki, tylko oddzielnie sobie wcinam. No, kocham je nad życie. No i tutaj standardowo moje przyprawy, które najczęściej mi się kończą, czyli zioło prowansalskie, które dodaję chyba do każdego dania, jak mam być szczera. Pieprz czarny ziarnisty, mielimy sobie i też dodajemy oczywiście na podkręcenie metabolizmu w prawie każdym posiłku, czy do kanapek, czy do różnych zup i dań. No i tutaj czosnek granulowany. Ja oczywiście używam świeżego, ale kiedy już jestem faktycznie pod koniec gotowania danego dania, czuję, że jeszcze tego smaku jest mało, to dodaję ten czosnek granulowany. Jak najbardziej on trochę tak wzbogaca ten smak potraw. Więc tak to wygląda już teraz na pewno. To koniec mojego haulu. Mam nadzieję, że taki haul Wam się podobał. I co? Widzimy się w kolejnym. Pa, pa!